Cześć, z którym Wafel, witam was w pierwszym odcinku z Hadesa. Jeszcze w ogóle w niego nie grałem, jest to moje pierwsze podejście, tylko jedyne co, to sprawdziłem sobie sterowanie w ustawieniach. Także co, jedziemy, nie? Pusty zapis, tryb piekielny. Dla tych, którzy nie obawiają się śmierci i innych przeciwności, pakt skruchy od razu utrudni ci życie. Włącz ten tryb, jeśli jesteś weteranem cyklu śmierci i odrodzenia lub też szukasz naprawdę trudnego wyzwania. Tego nie da się później zmienić. Jadziemy! Nie. Nie wiem, co ja robię, ale dobra. Niewiele jest opowieści o Hadesie, którego imię wywołuje strach i skruchę, przypominając nam o nieuchronnym losie, które wszyscy dzielimy. Ja natomiast mam zamiar opowiedzieć ci jedno z nich. Słuchaj uważnie. O. Żegnaj, ojcze. Grałem w pierwszą produkcję tych samych twórców, Bastion. Do diabła z tym miejscem. Wygląda bardzo podobnie, bardzo. To jest trzecia produkcja, zrobiona 8 lat później. Ogólnie to jest roguelike, czyli taki trochę Dead Cells, Enter the Gungeon, wiecie. Dojdź jak najdalej, nie umrzyj. O, mam jakąś broń. Fajne uniki tutaj można robić. Dobra. Dobra, to będzie git giera. To będzie git skillowa giera. Zysyła przeciwnik. Okej, okay, i tu chyba właśnie jest ich mniej, ale są bardziej skillowi. Mocni. Takie minibossy jakby. Fajne jest to, że są tacy biali po... Jak zaraz atakują. To jakoś coś, nie wiem, coś... Co to jest? Czym ty jesteś? To jakoś strzela skubaniec. Chodź tu, chodź tu. Dziadu. Ja zmienię inne ustawienie. Chociaż nie. Nowy skubańce. No, robi się już bardziej grubo. Chodź, pany. Potem jeszcze jakiś dom będziemy mieli, bronię do wyboru, coś takiego. Na razie to jesteśmy jakimiś lamusami tutaj. Uwaga. Co uwaga? To jakieś... Co to będzie? Hajs mamy. Przyjmij. To musi być ona. Cóż, raz kozie śmierć. Ahem, w imię Hadesa. Olimpię, przyjmuję tę wiadomość. Co to jest? Atena, bogini mądrości, wydam cię, szlachetny kuzynie, wydostajemy cię z tego nędznego miejsca. Dopilnuję, byśmy wszyscy na Olimpii mieli w tym swój udział, począwszy ode mnie tu i teraz. Okej, okay, musimy coś wybrać. Boskie uderzenie, atak jest mocniejszy i może odbijać. Odbijać pociski, czy jak? Obrażenia, plus 40, odbicie. Odwraca ataki wrogów przeciwko nim samym. Czyli odbicie pocisków, czy odbicie wszystkich ataków? To jest taki kontratak po prostu. Okej. Naciśnij, przytrzymaj lewy, aby użyć głównej broni. Strzał falangi. Może wystrzał zadaje obrażenia wrogom na niewielkim obszarze i może odbijać. Obrażenia od wystrzału. Okej, przytrzymaj prawe, aby wykonać potężny atak z dystansu, odzyskaj jakieś coś, aby go dalej używać. Aha, czyli to taki specjalny atak. Odbicie. Tak, to samo. Boski odskok. Krótki odskok. Służy do unikania ataków, do zajmowania przy pozycji. Odbicie. Odwraca ataki wrogów przeciwko nim samym. Obrażenia od uniku? Nie no, dobra, biorę to. Wiem, że nie możesz mnie stąd usłyszeć, bogini, ale dziękuję ci. Dobra, kontynuuj. Jedziemy dalej, zobaczymy co to jest. Ja coś czuję, że sobie przerąbałem tym wyborem na początku. Ale dobra, lecimy z tym koksem, nie? O! Co to jest, pany? Ej, nie mogę jednak przytrzymać. A nie, mogę chyba. Mogę chyba. Nie, zwykły atak robi tyle samo. Ej, dobra, na razie jest git. Na razie nie jest jakoś trudno. O! Czyli unik chyba... Podczas uniku chyba jestem niezniszczalny.
Bo ja tam przytaszowałem przez nich prosto. A mogę tak? Mogę tak przez niego przytaszować. Ładnie! Nie ma kolizji w ogóle, zyskaj klucz. Znam się, gdzie mogę go użyć. Coś tu jest jeszcze ciekawego? Chyba nie. Lecimy dalej po prostu, czekaj. Albo tu, albo tu. Ale jaki to jest wybór? Tu, patrzcie, mamy złoto. Tu, pewnie będzie klucz. Dobra, złoto czy klucz? Złoto. A to co są te czaszki? To co jest jakiś specjalny ad? Czekaj, ku? Ku to jest jakiś specjalny atak, ale nie zużywam niczego zupełnie. Kontynuuj tutaj, po złoto lecimy. Raczej. A będę mógł się tu wrócić? Kolce. One od razu działają? Oj, bardzo szybko działają właśnie. A co z tym specjalnym atakiem? O, tam coś wybuchnie! Te skrzynki wybuchają! Ej, ty ożyłeś, chłopie? Cyk. Ej, obrywałem już! Nieładnie, już mam 41 HP. Ej, dostałem... Tu co, hajsu? Założę się, że Haron będzie je chciał. Mogę się cofnąć, mordy? Nie, nie mogę się cofnąć. Kim jest Haron? Tu mamy klucz. Czyli tamto coś to nie było klucz, to był chyba jakiś skill. Aj. Dobra, to sobie razem będę wiedział. O, mini bosik jakiś? Co, pancerzeni. Okej, oni też mogą w kolce wpaść. O, już chłop nie ma opancerzenia. Dobra, dobra, takie buty. A ile mu zadaje specjalny atak? Dosyć dużo, ale jest powolny. Czyli to jest raczej taki po prostu obszarowy. Do picia wielu typów. Ej, to łatwiutko na razie, no niby ten trudny poziom trudności, tak no od razu masz przerąbane, nie? A tu no, wcale nie. Dobra, już może być problem. Kurde, trochę mały zasięg ma ten właśnie obszarowy. Pewnie potem będzie można go zwiększyć, tak zakładam. No, wpadnij w pułapeczkę, wpadnij, dobrze, dobrze. Prawie sam bym od tego oberwał. Chtoniczny klucz? Klucz do użycia w domu. Okej, dobra, wiem już gdzie można tego użyć. Każde wyjście ma swoją nagrodę. Życie? To jest jakieś serduszko z czerwonym czymś. Biorę życie, bo ja oberwałem. Nie mogę tak. Dobra. Strzelników bym załatwił. Tych magów skubanych. A, ja to może go rozwalać pociski. Właśnie, ale ja je rozwalam, czy... Czekaj, no strzel. Pyk. Ha! Ale pięknie mogę je odbijać. Ale to fajne. Ej, on wstał? Czy to nowy jest jakiś? Oj. No, o kurde, ale on mocno był obrażenia. Serce Centaura. Zyskaj plus 25. A, to zwiększa im maksymalne życie, a nie leczy. Dobra. Też git, też pasuje. A tu właśnie jest to takie dziwne coś. To będzie jakiś skill? O nie. Co o nie? Co to jest? Mogę to odbić? Mogę! Mogę to odbić, mogę. Oś tu skubańcu. Co jest? Obrywałem coś strasznie mocno. Chyba on rzucił pod siebie. Oj! Szkurde. Dobra. No, rzućcie. Najpierw chcę załatwić jednego. Dobra, jeden załatwiony. Coś dostałem, nawet nie wiem co. Dobra, już ten ostatni będzie łatwiutki. No dawaj. Nie! Obrywałem! No chodź tu. Panie, ale on nie rzuca. Czemu on nie rzuca? Zbugował się? To
to było ucztowanie, odgłosy dobrej zabawy? No to pewnie, w imię Hadesa, Olimpie, przyjmuję tę wiadomość. Dionizos, bóg wina. Hej, Zak, stary jak leci, słuchaj, musisz się tu do nas dostać, zarezerwowaliśmy ci miejsca, a w międzyczasie zobaczę, co mogę zrobić, aby nieco osłodzić ci życie. Czyli zrobił nam dom? Dary Dionizosa. Okej, czyli to jest dar Dionizosa. I tu mamy tak, pijacki zamach, atak specjalny, wywołuje przepicie. Ku, to jest atak ten specjalny. Klątwa statusu. Przez 4 sekundy ofiara nieustannie otrzymuje obrażenia. Efekt może się skumulować aż do 5 razy. Ale to do... im obrywa, tak? Mam nadzieję. O, to jest jak Siepicki. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, gdy masz mniej niż 40% życia. Okej. Utrata całości zapewni szybki powrót do domu Hadesa. Ale to zawsze? Czy tylko z tym skillem? Chyba zawsze. Wystrzał wyrzuca wielką eksplodującą bombę, która zamienia się w biesiadną mgłę. Nie, wezmę to. Będę mniej obrywał. Tylko pozwolić Bogu wina na ożywienie, coś tam, coś tam. Kontynuuj. Jestem ranny, nie mogę się wyleczyć, ale mogę walczyć. Jestem ranny i to bardzo. A to co? Co to jest właśnie? A, to jest ten strzelający. Nie? O, ja ogólnie też zadaję obrażenia od uniku. Ja zawsze zadaję obrażenia od uniku, nawet bez tamtego skilla głupiego. Oj, obrywałem od czegoś, nawet nie zauważyłem. Oj! Co? Ale animacja! Nie ma ucieczki. W DCS była podobna maksyma. Śmierć nie jest ucieczką. A, niech to. Jakie morze krwi. Jestem w domu. Dom Hadesa. Co to jest za lamus? A Hypton, wcielenie snu. Hypnos, nie Hypton. Witaj w domu Hadesie, w którym hej, chwila, ja cię znam. To znaczy, że musiałeś tam gdzieś zginąć, co? Cóż, nie smuć się. Praktycznie każdy kiedyś umiera. Niektórzy znasz szczęście niż inni. O, ja umrę często! Już z powrotem? Cerber. Pogłaskaj. Dobry piesek. Kpina. Ze mnie kpisz? W łeb chcesz? O, mam klucze jakieś tam poprawię na dole. Dobra, rozmawiaj. Hades, bóg umarłych. Głupi chłopak, mówiłem ci, że nikt stąd się nie wydostanie, ani żywy, ani martwy. A tak swoją drogą, jak ci się swawolnie plądrowało moje królestwo? Witam cię. O! To jest jego ojciec. Witam cię, ojcze. Plądrowało mi się znakomicie. Dziękuję, że pytasz. Cóż, to ja już sobie pójdę znowu. A idźże w rzeczy samej, co mi zależy, i tak nigdy nie dotrzesz na powierzchnię. Na pewno? Na pewno? Idź przekonać się na własnej skórze. Kiedyś dojdę. Oberwę mnóstwo razy, ale dojdę. Ja tu mam jakąś babkę. Co to jest? Wróciłeś do domu! Wcielenie nocy, Nyx. Nie rozpaczaj, dziecko, takie porażki są uniknione, lecz czas i wysiłek pomogą ci się po nich podnieść. Nawiązałeś kontakt z boginią Ateną, będzie wierna swemu słowu. Wierzę w to, Nyx. Jestem wdzięczny, że nas ze sobą skontaktowałaś. Wiem, że podjęłaś duże ryzyko, prosząc ją o pomoc. Ryzyko nie jest po mojej stronie. Spodziewałem się, że w pewnym momencie bogowie Olimpu będą mieli swój udział w tej sprawie. Nie ujawnij im nic więcej ponad to, co już wiedzą. Rozumiemy się? Dobra, dobra. I tak nie mam wyboru co do gadania. Tam jeszcze na górze można było coś wziąć chyba. Tam gdzieś iść. Jakiś pokój. Może, nie wiem, kluczyki? Powróciłeś. Tak, powróciłem. Już kolejna osoba mówi mi, że... O, tu będę mógł coś kupować. To jest chyba sklepik itemków, nie? Achilles, zapomniany heros. Walnę ci w piętę, mordo? Dobrze ci widzisz, chłopcze, pomimo okoliczności. Pamiętaj tam o swoim szkoleniu. Bóg śmierci to tylko kolejna przeszkoda. Ból śmierci. A strach jest dla słabych. Trzymaj się, Achillesie. Strach ci to zabije. Właśnie w roguelike grach strach to jest rzecz, która... Jeżeli sobie myślisz, mam mało życia, zaraz oberwę, zaraz będzie problem, ja nie mogę umrzeć. Ty umrzesz. Umrzesz jak nic. Umrzesz tak głupio śmiercią, że...
A jeżeli wierzysz w siebie, jeżeli myślisz, dobra, jeżeli przez dwie następne minuty oberwę dwa razy mniej niż przez ostatnie 10 sekund, to wygram. Dalej umrzesz, ale może przetrwasz więcej. Zbadaj. Ta ciemna i wystawnie urządzana jama króla podziemi jest domem nie tylko dla niego, ale również dla jego nieposłusznego potomka. Wiem, że cię słyszę, staruszku. Kurde, nie umiem czytać po takim długim czytaniu. A co ja mogę z tymi kluczami zrobić? Chyba nic, jak na razie. No dobra, to jadę po prostu na kolejną walkę. Już jestem trochę bardziej ogarnięty. Już trochę bardziej... Hej, pokoiku, wróciłem. Użyj lustra, aby się wzmocnić. Ale wielkie lustro! Noc i ciemność, prowadźcie mnie. Mam 5 kluczy. Odblokuj talenty, odkryj 2 nowe talenty ukryte wewnątrz lustra nocy. A może ukryte wewnątrz siebie. Mam 10 mrocznej oby... Nie, 10 tego czegoś. Mroczna obecność. Atak i atak specjalnie zadają więcej obrażeń podczas uderzania wrogów od tyłu. Toniczna żywotność. Przywraca małą ilość twojego życia, kiedy opuszczasz komnatę. Plus 1 na rangę. Niewiele. Kliknę, odblokuj ten... A, nie mam wystarczająco wielu klucz... A, potrzebuję 5, a ja mam 2! Dobra. Może regeneracja życia. Wygląda dobrze, jak na razie. Dobra, to już wiem. Zbadaj, co to jest? Sypialnia znajduje się w ciągłym stanie całkiem to halohosu i coś tam. Kurde, za dużo czytam. Użyj klucza, aby odblokować broń. Czyli mogę albo odblokować broń, albo odblokować tamte rzeczy. Będę musiał wrócić później. Podaruj komuś to coś, aby otrzymać ten upominek. Okej, dobra, czyli... Ja widziałem u Topolo, on tam mógł komuś coś dać, albo... Cokolwiek się tutaj znajdzie, czeka na odkrycie. Albo mogę to coś dać komuś, albo sam wziąć, chyba wypić. I może to jest regeneracja życia właśnie, albo... albo no. Mogę uciec przez to złowieszcze okno. To? A, tak, tam właśnie można wyjść. Tu jest jakaś włócznia. Sprawdź, no nie mogę, mam ten miecz. Co to jest? Odblokuj Z2. I tu jest jakaś tarcza. Koronarchie, poszukiwaczu serc, zadajemy trochę śmierci. Przytrzymaj lewy, aby wystrzelić, naciśnij Q, aby wystrzelić salwo. Zwolnij lewy, aby wskaźnik... Gdy wskaźnik miga, aby wystrzelić mocny strzał. Naciśnij lewy, kiedy odskakujesz, aby wykonać atak zaskoku. Ładnie. Wystrzel salwo. Nice! Okej! Specjalny atak. Ale to będę musiał się skupiać na tym, żeby to zrobić ładnie. Nie, no biorę mieczyk. Naciśnij lewy, aby uderzyć. Wzmocnij uderzenie. Okej, podczas odskoku mogę robić tak. Spoko, fajnie. Ale mogę z nim rozmawiać. Kostek, manekin treningowy. Całkiem fajny lokal, młody. Jestem Kostek, jak leci, ale wystarczy tych pogaduszek. Mam tu pracę do wykonania, więc daj mi popalić, daj z siebie wszystko. Nie przypominam sobie, żebyś znajdował się na liście płac, kolego. Kto jest twoim przełożonym? Ohoho, nie zamierzam wsypać moich wspólników, mordeczko. Spróbuj to ze mną nie wydobyć siłą. Skoro nalegasz. No dobra! Nie, nie! Ups. Chyba już chłopa nie zobaczę. A co tutaj mamy? Haha, założysz się, dałeś się nabrać. Dam radę. Po pierwsze, ominąć nędzne zjawy Tartaru. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, no i bez wątpienia wpadnę przez Meg. Najdalsza osiągnięta komnata, 9. Do Elysium, a potem w porządku spróbujmy jeszcze raz. Czyli po Elysium chyba jest koniec, tak? Topolo doszedł tam. Dobra, przygotuj się. Pakt! O Jezu, znowu czytanie. Okej, czyli tak, mamy jakiś pakt skruchy, możemy sobie dawać utrudnienia, żeby zdobywać ciepło, jak mamy te ciepło i pokonamy bossa w jakimś regionie i mój wskaźnik ciepła jest pełen, wtedy zdobywamy nagrody. I na każdą broń można zdobyć różne ciepło. I przez mój tryb piekielny niektóre utrudnienia są po prostu wymuszone.
Wybierz utrudnienia, wypełnij wskaźnik ciepła do 5, ucieknij używając ostrze styksu. Okej, ale ja jakby uciec trochę lipa? Dobra, więc tak. Co ja mam tu włączone? Tak właściwie. A, że te rzeczy już są włączone. Na przykład. Te czerwone. Ciężka praca, co to jest? Wszyscy wrogowie zadają dodatkowe obrażenia, plus 20% na rangę. Trwałe konsekwencje. Wszelkie efekty zdrowia przywracające mniej... przywracają mniej twojego całkowitego życia niż zwykle. Wezwanie ławy przysięgłych. Wrogowie w standardowych potyczkach występują w większej liczbie. Całkowite życie wszystkich wrogów... Czyli mają większe życie, jest ich więcej. Ja mniej się leczę i ogólnie takie podstawowe utrudnienia. Spoko, jedziemy jeszcze raz. Tym razem może będzie Piorun, czy to? Zeus? Czy naprawdę on? Okej, w imię Hadesa, Olimpie, przyjmuję tę wiadomość. Zeus, Bóg, Bogów, Olimp, Król Bogów Olimpu. Witam cię, młodzianie, słuchaj, twój ojciec zawsze był raczej kłopotliwy, a nawet nie odzywał się już od całkiem dawna. Będziesz miał lepiej tam, gdzie twoje miejsce, tu na Olimpie. Aby pomóc ci w tej podróży, przyjmij me błogosławieństwo. Okej. Okay. Atak wywołuje piorun przy zadaniu obrażeń wrogowi. Naciśnij przytrzymaj lewy, aby użyć głównej broni. Czyli po prostu dodatkowe obrażenia od piorunu. Ale to będzie atak obszarowy jakiś taki, że będzie atakował innych też? Elektryczny strzał. Naciśnij prawy, aby wykonać potężny atak z dystansu. Aha, super. A ja już mam ten atak dystansowy. To po prostu go ulepsza. Grzmiący odskok. Naciśnij, aby wykonać krótki odskok. Spróbuję w odskok elektryczny. Okej, czyli to jest taki atak obszarowy, rzeczywiście. O kurde! Co ja zrobiłem? Zmiażdżony. Dobrze mówisz, chłopie. Zmiażdżony pan jest. Śmiesz od pułapki. Dodatkowe punkty dostałem. Coś takiego. Zyskaj klucz. To może odblokować coś w domu. Coś od Posejdona albo coś od... Aresa? Bóg wojny? Jadziem. I mam plus jeden życia za każdą komnatę. Dobra. Niespodzianka. Jaka niespodzianka? O, jaki jest ten atak specjalny? Coś tam mu zadało, ale niewiele. A mogę odbijać te? Nie mogę. Mogę tylko je... Aj. Oj. Ty zabijasz mnie, ja zabijam ciebie. A mogę tak odbijać? Tym? Nie mogę. To tylko poprzednie te boosty mogły odbijać. To nie jest odbijanie. Atena miała odbijanie. To ma tylko elektryczne obrażenia. Ale to zwaliłem. Tak masakrycznie. Ale dobra. Spróbujmy żyć dalej. Co tu jest za przejście? Okrzyk bitwy. Przyjmij. Oto ten przyszedł. Przyjmuje wiadomość, jak zwykle. Masz w sobie całkiem niezłego ducha walki, muszę przyznać. To intrygujące, jednocześnie nie jest zaskoczeniem w stosunku do kogoś zrodzonego w samym piekle. Wyjdź stamtąd i wszystko mi o tym opowiedz. Widzisz, ja również jestem studentem śmierci, tak? No rzeczywiście jest. A tak specjalny wywołuje zakładę. Po krótkiej chwili ofiara otrzymuje eksplozję obrażeń. Biorę to! Ale to jest atak specjalny. A, to jest to coś. Tak? To jest ulepszenie ataku specjalnego. Dopadli, nie mam jak się poplątać, coś tam. Jedzenie i bomba. To jest jakaś uczta? Może to będzie leczenie? Przydałoby się. Zdecydowanie. Dobra, mordo. Rzeczywiście, obrywa po chwili. Ale niewiele chyba. O Jezu! Czekaj. Na razie dobrywa od piorunów. O! Granat mocy. Wzmocnij się. Moc Olimpu.
Klątw fabuły, atak specjalny wywołuje zagładę. Tak, Q to jest atak specjalny. Większe obrażenia, albo grzmiąca odskak, większe obrażenia. Myślę, że... To. To sobie wezmę. Naśnij B, aby wyświetlić informacje o darze. No spoko, wiem wszystko, co chciałbym. Tu kolejne wzmocnienie albo hajs. A po co mi hajs, mordeczko? Bo nie rozumiem, jakby jeszcze nie miałem żadnego sklepu ani nic. Uuu, ale zatwini. Dobra. Gitowa. Leżą wszyscy. Oj, jest ich więcej. Ale obrywali! Ale obrywali! Czekaj, jakie zadaje to obrażenia? Takie, czekaj, hop. O, ale oni mocno obrywają! Moneta Dumaru. Lśniące, tak, lśniące, panie. Kup. Okej, ci tu mamy sklepik. Trwały konsekwencje. Ze względu na utrudnienie paktu wszelkie efekty są zredukowane, aha. Zapewnia trwałą korzyść po zdobyciu, życie twoje całkowite... Czekaj, odzyskaj 8% po wejściu do komnaty. Nałożone utrudnienie, trwałe konsekwencje... A, że utrudnienie zmniejsza mi te życie, no, no, no. Dowolny obszar podziemi, w którym się znajdujesz. Podziemia ma... co? Ilość komnat, 3. A, że przez 3 komnaty się będę leczył. Tylko. Dobra. Zadajesz plus 50% obrażeń, uderzając wrogów po raz pierwszy. Przez 6 potyczek. Nie. 20% ruchu szybkości. Po śmierci wszystkie... cały hajs wraca do Harona. Zwrotów nie przyjmujemy. Okej. Mam tego dużo, więc wypadałoby tego użyć. Prędkość ruchu zwiększę. Tego nie chcę akurat, tego nie chcę. Dobra, to co to było? To jest jakaś czacha i coś tu jest. Albo... jakiś worek? Wezmę to, bo tak ładnie lśni. No tak. Dobra, co to? O, cie panie! Jakieś zupgrade'owane! Zaabsorbowali moje uderzenia. Ale jak? Jak zaabsorbowali? Co? Co zrobili? Kurde! Pany! Ciebie głowa boli! Tu jest pułapka, nie zauważyłem jej w ogóle. Bra? A on ma teraz to swoje dziadostwo! To czerwone! Ej, no... Nie przedoszowałeś mi przez to, obrywałem. Gin! Dobrze. Masz. Dziadu. Jezu, już mam tak mało życia. Spierdzielam. Dobra. Dobra, załatwieni. A tu raz się kolejni. Nie! Aj! Umarłem. Obrywałem od chłopa. Nie, dla mnie gra jest koks. Gra jest koks. Więc wszyscy za mną tęsknili. No nie wiem. Panie, co chcesz powiedzieć? Ustrzeliła cię jednak z tych wiedźm. Próbowałeś ustrzelić się pierwszy? Nie próbowałem. Coś jest przy biurku obok tronu. Masz dla mnie jakąś specjalną ofertę? Moja poczciwa zjawo? O! Oferta na dobry początek. Wykonawca oferuje tę konkretną renowację bezpłatnie. Dodana komnata przywraca część życia. Okej! Okay. Zdrowisko wczoraj. Ale ja mam to znaleźć? A nie, to jest zlecenie dla niego. Ja tu mogę sobie dodawać rzeczy. Renowacja, jakieś wielka sala. Dekoracje jakieś. Dekoracja, muzyka.
renowacje, komnaty, piekielny skarb, ulepszenia takie. Kim jest ta zawodząca zjawa po twojej lewej stronie? Oj, czy już znalazłeś kogoś do brudnej roboty? A myślałem, że jestem kompletnie niezastąpiony. Ta zjawa, chłopcze, to mój nowo wyznaczony wykonawca, którego obowiązkiem jest praca nad tym domem. Choć kto zapłaci za to wszystko, czego moi podwładni oczekują, tego nie wiem. Próbujesz wymusić na mnie poczucie winy, abym wykosztował się na meblach, których pragniesz. Być może po tym, jak skończymy z naprawami po całej tej masakrze, którą już urządziłeś w moim królestwie, będziemy mieli wreszcie czas na wszystkie potrzebne remonty, które się nazbierały. Jezu, ile tu jest gadania. Masakra jakaś. Bądź zdrów. Nie chcę z tobą gadać. Tak trzymaj, młodzieńcze, walcz tak, jakbym ja walczył i bla 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 bla, dobra, tak. Jeszcze pogadamy z tym typem. Co tu masz? Został ci dostarczony pak skruchy, chłopcze. No tak, 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 tak. Mam dwa klucze. I tego zero. A, to było to coś! Właśnie. To było to coś, co tam mogłem wziąć. Dobra, także na dzisiaj to tyle. Następnym razem kontynuujemy. Do zobaczenia, siemka.